Hej, witam Was w kolejnym, czwartym już odcinku naszej serii. Zapytacie, dlaczego mnie tak długo nie było? Wiecie co, miałem strasznie dużo spraw do załatwienia, które pochłaniały strasznie dużo czasu i nie mogłem nagrywać, także musiałem to niestety zaniedbać, ale teraz już będę kontynuował naszą serię, także do października mam cały czas wolny, także będziemy jechać z filmikami. Dzisiaj pokażę Wam budowę parku i zabudowę naszego pokoju w salonie. Długo zresztą czekałem na nowe drewno, które mógłbym upiększyć naszą podłogę. Nie chciałem, żeby była po prostu zbyt banalna. No, tutaj popełniłem dość spory błąd, bo wymyśliłem sobie, że będę bardzo ekologiczny i będę po prostu sadził sadzonki drzewek. Okazało się to w praktyce bardzo, no, po prostu bardzo nieprzyjemne dla mnie i kosztowało mnie dużo pracy. Cały czas musiałem biegać z nożyczkami, przycinać te liście, a drzewa pomimo takich odstępów zaczęły, że tak powiem, mutować, co doprowadzało mnie do szału. Proces oczywiście sadzenia też pominąłem, bo ponieważ nie miałem tutaj nic szczególnego, a znając życie musiało mi coś zawsze zabraknąć. Także teraz bierzemy się za budowę naszych ścieżek. Tutaj zdecydowałem się na właśnie ten kamień z piasku, ponieważ już on taki bardzo fajny, jasny, fajnie będzie później wyglądał z liśćmi, taki po prostu przyjemny dla oka moim zdaniem. Teraz zawsze jakaś pomyłka się trafi. No, także tutaj będę cały czas budował. I tutaj będzie jeszcze fontanna. Tak, teraz tutaj zapomniałem, że to będzie fontanna i trochę się zakolpowałem. Fontanna również z nowymi elementami dodanymi w update'cie, ponieważ no, nie grałem długo w Minecrafta, także póki co jeszcze mnie to bawi, te nowe dodatki. Także tutaj będzie fontanna z hieroglifami Creepera. Co da też dość fajny efekt. Po prostu chciałem coś zbudować takiego, gdzie mógłbym sobie, że tak powiem, przyjść, odpocząć. Coś takiego po prostu, wiecie, miłego dla oka, taki niby ogród, ni to park, coś w tym stylu. Zresztą sami zobaczycie, jak to mi wyjdzie po prostu. Teraz oczywiście mam przez tą przerwę dużą siłę do gry, także odcinki będą często. Tak jak mówiłem, mam teraz sporo czasu. Oj, ten dźwięk mnie przeraża. No cóż. Tak, także odcinki będą regularnie. Co tu dalej? Wracamy na takiej dużej pompie, że tak powiem. Myślę jeszcze nad nowym projektem, ale to już może przedstawię go osobno. Tak myślę. Co tu dalej? No, cały czas budujemy. Mam nadzieję, że nie zabraknie mi żadnych materiałów. Co do wszystkich nowinek w update'cie, to nie jestem ich pewien, także będzie to takie troszkę też odkrywanie teraz. Widziałem tam, co było może przedstawione na dwóch czy trzech filmikach, także wszystkiego jeszcze nie wiem. A co do kolejnych odcinków, to mogę troszkę tak zaspoilować, że tutaj będę się skłaniał co do jakiegoś bardziej ogarnięcia naszego domku i pokazaniu może kilku moich wędrówek, ponieważ żadnego jeszcze takiego odcinka nie było stricte wędrowniczego, także myślę, że to będzie też fajny pomysł, będzie się fajnie oglądało. No, także pozdrawiam wszystkich teraz fanów, którzy się ode mnie nie odwrócili, pomimo braku nagrań, że są cały czas ze mną, ponieważ wielu moich poprzednich fanów właśnie zrezygnowało. No, różne były wiadomości, nie chcę teraz ich cytować, no ale chodziło głównie o to, że nie ma Minecrafta. No, także tutaj już park prawie, no, tą dolną część już prawie mamy skończoną. Teraz będę robił tą fontannę naszą. No, o, właśnie tutaj jest ten taki czysty bardziej sandstone. Bardzo mi się też podoba. Tak, bardzo fajny jest. Taki no, faktycznie mi pasuje na jakieś płytki do łazienki albo właśnie na jakąś taką fontannę. O, jakieś mieliśmy tutaj
Problemy techniczne? Halo? O, jeszcze raz. Co się dzieje? Tak, no, problemy techniczne zawsze się zdarzają nawet najlepszym. Nie ma co ukrywać tutaj, owijać w bawełnę. Także budowa fontanny jest w toku. Też trochę się zastanawiałem, jakby tą fontannę zrobić, żeby była taka niebanalna, ale jeszcze takiego wielkiego skilla nie mam. Także to, co pierwsze mi przyszło na myśl, po prostu zacząłem budować. Taka po prostu szybka improwizacja, a myślę, że nie wyszło całkiem najgorzej. W sumie liczę też troszkę na Was. Możecie mi w komentarzach podpowiadać, co mam dalej budować, bo naprawdę mam siłę do grania. Ale no tak, pomysł to tak niekoniecznie. Na pewno coś wymyślę, na pewno będzie ciekawie. Ale myślę też na Waszą inwencję twórczą po prostu. Nie wsyłajcie mi też takich jakichś oklepanych schematów, bo nie chcę ich powielać po prostu. To nie o to chodzi. Jak mielibyście coś ciekawego, co by mnie fajnie zainspirowało, to myślę, że na pewno się pokuszę o budowlę tego. Także teraz przenosimy się do mojego salonu powoli i zaczniemy tam budowę podłogi. Tak, podłoga. Podłoga, właśnie. Tutaj wykorzystałem dwa rodzaje drewna. Jedno jest to takie drewno właśnie z drzew iglastych, to jest to ciemniejsze, takie czekoladowe. O, jestem zachwycony z jego koloru, w ogóle cudowne jest, uwielbiam je. I to jaśniejsze z tych topol, tak? Nie chciałem to się decydować na jeden kolor podłogi, ponieważ byłby on zbyt monotonny, na przykład czarny, ten czekoladowy, byłby za ciemny, tutaj nie pasowałby. A znowu sam ten jasny, o, jakoś by tak mnie to raziło po oczach, także zrobiłem taką, jakby to powiedzieć, szachownicę. Szachownica, która, szczerze mówiąc, trochę przypomina mi jakąś taką czekoladę, z tego co pamiętam, jakaś taka Milka była, tak? Nie mylę się? No, chyba tak. Także mi się to kojarzy z taką czekoladą Milką, albo można po prostu tutaj kiedyś zagrać w szachy. Tak, co tu jeszcze warto dodać? Oj, budowa takiej podłogi to jest dosyć żmudne zadanie. Zresztą jak widać. Czekoladowa podłoga, tak. Czego to jeszcze nie wymyślę? No cóż, z tych liści, których pominąłem właśnie tam obróbkę tego parku, myślę, że będzie jakiś ciekawy projekt, wymyślę. Nie chcę powiedzieć, co to dokładnie będzie, ale już mam już taki jeden pomysł. Budowałem to podobnie na swoich poprzednich serwerach, które nie upubliczniałem do internetu. No i to podobało mi się. Także to będzie takie, myślę, może fajnym, pozytywnym zaskoczeniem. Także no po prostu pobudujemy, zobaczymy. Tak można to ująć. Co do jakichś takich planów, może z innych gier, może teraz się wypowiem. Osobiście czekam teraz na Maxa Payne'a trójkę, który miał się ukazać lada dzień. Póki co premiera jest opóźniona, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że moje pudełko to udźwignie te wymagania sprzętowe. Z tego co patrzyłem, tak, to powinno pójść. Także no, będzie Max Payne moim zdaniem, jeśli się zdecyduje na zakup. No i oczywiście Minecraft i pozostałe projekty, które są otwarte na moim kanale. Czyli to będzie LEGO Star Wars i Combat Arms, z tego co widzę. No, myślę, że budowę, remont naszej podłogi jest zakończony, także przenosimy się z powrotem do naszego parku. No, jesteśmy w parku. W parku pozostały już nam same jakieś takie prace pielęgnacyjne, że tak powiem. Wszystkie liście już tam przyciąłem, mówiłem, że to jest bardzo żmudna praca i strasznie mnie to irytowało. Nie chciałem wam tego pokazywać, tylko po prostu przyjemne stawianie płotków albo robienie alejek. Tak.
Sprawia mi to radość, takie stawianie upadków. Już kończymy. Płotki, płotki. No i tak, oczywiście, mi to musi zawsze coś się przytrafić. Ach. No, skończyliśmy już prawie. No, tak więc, mniej więcej tak to wygląda. Aczkolwiek tutaj mi czegoś chyba brakuje. Jest bardzo przyjemnie, ale czegoś mi brakuje. Tak więc wracamy za chwilę. No tak, jesteśmy już z powrotem. Dodałem kilka kosmetycznych zmian, jak ta tabliczka po prawej stronie, nie wprowadzać zwierząt. Oraz dodatkowo tutaj zdecydowałem się na takie ławeczki, na które można sobie usiąść. Niestety nie można jeszcze modyfikować ich koloru, co mnie bardzo posmuciło. Tak więc dzięki za dzisiaj, komentujcie, subskrybujcie. Cześć!